Cześć wszystkim, ja jestem Piotr i witam was po raz 49 już tutaj na Hypixel Skyblocku w trybie Iron Man. Jesteśmy dzisiaj przed Dungeon Hubem, a to z tego względu, że jeszcze troszeczkę wrócimy dzisiaj do dungeonów, a mianowicie do F6, bo tak jak już wspominałem w ostatnim odcinku z dungeonów, tak naprawdę zostało jeszcze kilka rzeczy na tym piętrze, które chcę dokończyć, zanim weźmiemy się w końcu za siódme piętro dungeonów, czyli tak naprawdę najważniejsze, no, do którego można dojść. Ale zanim jeszcze przejdziemy do dungeonów, to musimy zacząć od kilku pomniejszych spraw, a to dlatego, że na przykład mamy 200. rocznicę Skyblocka, w sensie in-game'ową. Nie w prawdziwym życiu, ale to raczej wiecie. Trwa właśnie 200. rok Skyblocka i jest to kolejne stulecie skyblockowe, więc pojawił nam się tutaj Simon. I Simon pojawia się co 100 lat na Skyblocku, czyli co około 1,5 roku. I możemy od niego odebrać specjalny prezent z okazji tego, że kończy się nasz tutaj stulecie skyblockowe. Jest to specjalne ciasto, które możemy odebrać sobie. Jest to jedno z, w tym przypadku, 12 losowych ciast. No i każde z nich możemy postawić sobie na wyspie i możemy otrzymywać z niego bonus. Na Iron Manie nie jest to aż takie przydatne, bo tak naprawdę każdy może pójść na inną wyspę i wziąć bonusy od kogoś innego, ale myślę, że fajnie będzie to odebrać. I proszę bardzo, mamy właśnie jedno z trzech nowych ciast. Jest to Sentry Cake of Hype. Jest to jedno z tych właśnie nowych, no i możecie zobaczyć, że otrzymujemy z niego dodatkowe 5 Mining Fortune. Te, które zostały dodane w roku 200, to jest właśnie 5 Mining Fortune, Farming Fortune i Foraging Fortune. No a te poprzednie ciasta oczywiście już wcześniej były i ich bonusy, mam nadzieję, już w miarę kojarzycie. No oczywiście możecie sobie je kliknąć na dowolnej wyspie, a tutaj na mojej wyspie skyblockowej postawimy sobie tego Sentry Cake'a of Hype. No i myślę, że póki jeszcze nie przebudowałem mojej wyspy, tak, planuję to, cały czas przygotowuję się powoli do tego, to postawimy tutaj naszego Sentry Cake'a. No i proszę bardzo, możecie sobie go zjeść jakbyście chcieli. No cóż, jest tylko jedno z 12 ciast. Ale jakby ktoś z was chciał, to pamiętajcie, że jest taka opcja. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają wszystkie te ciasta, czyli łącznie 12, to możecie je tutaj zobaczyć. Na 100. rocznicy udostępniono 9 ciast, teraz przy 200. udostępniono 3 nowe. No i jeśli chodzi o te ciasta, to możecie kliknąć sobie na dowolnej wyspie te ciasta i jak widzicie, możecie je zjeść raz na 48 godzin. No i każde z nich daje wam przez te 48 godzin kilka fajnych bonusów. No i możecie zobaczyć 5 inteligencji, teraz z tych nowych dostajemy po 5 Farming, Foraging i Mining Fortune. Dostajemy dodatkowy Magic Find, Health, Ferocity, Defense, Speed, Sea Creature Chance nawet, Pet Luck, no i Strength, czyli te ciasta są naprawdę fajne. I polecam wam je zawsze sobie kliknąć raz na te 2 dni, odwiedzić jakąś wyspę, kliknąć je, bo te bonusy niby są niewielkie, ale zawsze jakoś tam wpływają na grę i ją troszeczkę ułatwiają. Skoro wiecie już o Sentry Cake'ach, to tak naprawdę możemy zająć się w końcu F6. I myślę, że na początek pokażę wam, jak udało mi się zdobyć Flower of Truth'a, bo jest to naprawdę niezwykle fajna broń i za chwilkę wam jeszcze pokażę dlaczego. Dobra, próbujemy z golemami. Może to są ostatnie golemy, kto wie. Czy to jest mój? Tak! Mam ostatniego Ancient Rose'a! 9 na 9. Czyli możemy skraftować sobie Flower of Truth'a. I tak, mamy w takim razie 9 Ancient Rose'ów. I to oznacza, że mogę w końcu skraftować sobie Flower of Truth'a. Ta receptura, o, w ten sposób wyglądała. Wow, nie jest to może broń najwyższych lotów, ale na pewno ją wykorzystam ze względu na jej abilitkę i no to się naprawdę przydaje, więc z chęcią sobie to teraz skraftuję i mogę się w końcu cieszyć Flower of Truth'em. Tego Flower of Truth'a po skraftowaniu zdążyłem już tutaj ulepszyć. Jak możecie zobaczyć, jest on troszeczkę gorszy od tego Livid Daggera, no bo ma Spicy, a nie Fabled.
nie ma Hot Potato Booków i nie ma Criticala 6, ale też troszeczkę szkoda mi tych rzeczy, bo jednak na Iron Manie są one dość cenne. Ale o co tutaj chodzi? No, chcę wam pokazać, tak naprawdę porównać te bronie i pokazać wam, dlaczego Flower of Truth jest taki fajny. Więc jeśli chodzi o obrażenia, to możecie się domyśleć, że Livid Dagger będzie tutaj lepszy. No, tak naprawdę kwestia jest też ulepszeń, ale po prostu Flower of Truth no, jest tutaj nieznacznie gorszy. Możecie zobaczyć 60, 69, 68 tysięcy obrażeń za pomocą właśnie Livid Daggera. No, za pomocą Flower of Truth'a jest to niestety tylko 50 tysięcy obrażeń. No, czyli ta różnica jest dość znacząca. Plus tutaj nie mamy 100% attack speeda i nie mamy 100% crit chance'a. No, więc to są takie rzeczy, które troszeczkę sprawiają tutaj kłopot. Natomiast tak, Flower of Truth posiada specjalną umiejętność, która jest naprawdę epicka i jest to Heat Seeking Rose. Wyrzuca to różę, która atakuje no kilku przeciwników nawet, jeżeli ładnie traficie. No i tutaj jeśli chodzi o ilość many, która jest wykorzystywana, jest to zależne od tego, ile many macie. Jest to 10%, gdybym dodał sobie Ultimate Wise'a, to byłoby to nawet do 5%, bo Ultimate Wise tutaj działa. Ale tak, jeśli chodzi o umiejętność, możecie zobaczyć, wystrzeliłem różę, ona się odbiła od pierwszego przeciwnika i poszła w kolejnych. Tutaj możemy sobie jeszcze raz to wypróbować i zobaczcie, jak ta broń jest tutaj OP. Gdybyśmy poszli sobie teraz do Endu, to możecie sobie wyobrazić, że do takiego farmienia Endermanów to jest naprawdę epicka broń, bo możecie sobie biec, możecie sobie pobiec tutaj, wystrzelić tą różę w jednych przeciwników, pójść tutaj, znowu lecieć gdzieś indziej. Jest to naprawdę dobra broń właśnie do grindowania mobków pod Slayery, czy tam Endermanów, jeżeli chcecie zdobyć peta. Ja go próbuję zdobyć, ale czy go kiedykolwiek zdobędę? Nie wiem, na pewno niedługo wam pokażę mój postęp, jeżeli uda mi się trafić coś fajnego. Póki co posiadam 75 tysięcy killi, w ostatnim czasie około 30 tysięcy killi bezpośrednio pod peta i bez żadnego szczęścia, więc no cóż. Ale widzicie, Flower of Truth właśnie ze względu na tą swoją umiejętność jest naprawdę OP. I jeszcze taka ciekawostka, Flower of Truth nie ma żadnych wymagań, przynajmniej na ten moment, więc każdy gracz może go używać. Nie musicie ukończyć F6, żeby to zrobić, więc ta broń jest jedną z najlepszych broni, jakie są dostępne dla początkującego gracza. No co prawda troszeczkę kosztuje, ale prawda jest taka, że mimo wszystko jest to naprawdę fajna broń na początek. Ale większość z was pewnie wie więcej o Flower of Truth niż ja sam, więc może nie będę tutaj dużo mówić. Zwłaszcza, że wiem, że Flower of Truth jest bardzo często wykorzystywany właśnie tutaj w dungeonach i tutaj potrafi być naprawdę OP. Ale tak, zajmijmy się w takim razie kolejną rzeczą. No i kolejną rzeczą, którą się zajmiemy, jest to, że udało mi się dropnąć Necromancer Lord Leggingsy. To jest naprawdę fajne. Jest! Jest! Mamy Necromancer Lord Leggingsy w końcu! Co prawda za 4 miliony coinów, ale... Wiecie, ile na to czekałem? Wcześniej mieliśmy razem z Fuming Potato Bookami, więc trzeba było... No, trzeba by było wydać milion coinów więcej. A teraz w końcu, po 76 ranach, w końcu mam Leggingsy. Tak mnie to cieszy. Bierzemy to od razu. Przy okazji Ultimate Wise 2, no więc spoko. I proszę bardzo. I niestety bez gwiazdek, ale jest Grow 6. I to jest mega, mega fajnie. Bo wiecie, to zawsze kosztuje parę milionów coinów, więc mamy Leggingsy. Tymi Necromancer Lord Leggingsami zajmiemy się już wkrótce, kiedy w końcu tak naprawdę zajmiemy się 7 piętrem dungeonów, bo tam z pewnością się nam przydadzą. Ale teraz tak, przyznam szczerze, że ostatnio zająłem się troszeczkę fragranami na F6. Fragrany to jest coś takiego, że tak naprawdę zaczynacie w dungeona samemu, bierzecie po prostu jakąś osobę, która nie może wejść do dungeona, żeby nie było jakiegoś kłopotu, robicie samemu szybko Watchera. W przypadku F6 możliwe, żeby jeszcze pozabijać te golemy, które widzieliście wcześniej na odcinku właśnie dla kwiatków pod Flower of Truth'a.
No i tak naprawdę od razu wychodzicie z tego rana i po prostu robicie to w kółko. Robi się to po to, żeby zdobyć właśnie Livid Fragmenty, zdobyć Ancient Rose pod Flower of Trupa, czy na F7, żeby zdobyć jeszcze inne tam specjalne fragmenty, ale to zobaczycie wkrótce. Ale tak, udało mi się zdobyć w końcu 32 Livid Fragmenty. Zajęło mi to dużo, dużo dłużej niż bym chciał. Ale w końcu to oznacza, że jestem w stanie ulepszyć swojego Shadow Assassina i możecie zobaczyć, obkręcimy sobie tutaj go właśnie Livid Fragmentami. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj dodatkowo, jeżeli sobie porównamy, dostajemy dodatkowy strength, z samego ulepszenia to dostajemy dodatkowe 5 strengtha i z Reforge'a dodatkowe 2, więc mamy 40 strengtha. Dalej, jeśli sobie spojrzymy, to mamy dodatkowy crit chance 1 na każdej części, co jest całkiem spoko. Dostajemy również, jeśli sobie tutaj spojrzycie na crit damage'a, no to tu mamy 39, a tu mamy 43, bo dostajemy dodatkowe 4 właśnie z ulepszenia, dzięki temu, że Reforge jest mocniejszy. No i dostajemy oczywiście jakieś takie pomniejsze rzeczy, typu dodatkowe 10 health'a. No i gdzieś tam jeszcze jest dodatkowy jeden speed, ale przede wszystkim chodzi o to, że no będziemy mieli w końcu wymaksowanego tego seta, będzie on legendarny, no i widzicie, że te Reforge robią się tutaj dużo mocniejsze, więc zanim jeszcze w ogóle to sobie ulepszymy, to pójdźmy może jeszcze na huba i zaraz porównamy na szybko damage i zobaczycie, czy opłaca się to ulepszyć. No więc jesteśmy tutaj w moim starym Shadow Assassinie. Porównamy sobie damage na Livid Daggerze gdzieś tam, ale przede wszystkim zrobimy to właśnie na Aspect of the End, bo tutaj mamy stały damage, który się nie zmienia, więc mamy gdzieś około 60-65 tysięcy Livid Daggerem, no i oczywiście tutaj mamy 23,5 tysiąca. No i teraz, kiedy ulepszymy sobie w końcu ten armor, to zobaczymy, jak dobrze sobie będzie on tutaj radził, więc weźmy sobie te fragmenty, no i po kolei sobie ulepszamy. Przy okazji ten armor będzie wyglądał troszeczkę inaczej, co możecie już tutaj zauważyć, więc to zaraz też wam pokażę. No i w takim razie mamy całego seta ulepszonego, zakładamy go sobie jeszcze tutaj raz. No i możecie zobaczyć, że jest on teraz legendarny, wygląda on dużo lepiej, bo ma takie niebieskie kolorki na sobie. No i teraz porównajmy sobie obrażenia i zobaczcie, dostaliśmy na AOCie 1500 obrażeń dodatkowo. Dostaliśmy dodatkowo 4 crit chance'a, co zawsze robi gdzieś tam jakąś różnicę. No jeśli chodzi o Livid Daggera, to spójrzcie na to, jestem w stanie robić nawet ponad 70 tysięcy obrażeń i to bez żadnych potek, więc no widzicie. Nie wiem, co tutaj mogę powiedzieć. Dodatkowo lekka przeżywalność, dodatkowe obrażenia, bo no, widzicie, ile to jest obrażeń. 75 tysięcy nawet. To jest, wiecie, niby lekkie ulepszenie armora, ale ta różnica jest ogromna, więc jeżeli zastanawiacie się tak naprawdę, czy ulepszyć sobie swojego Shadow Assassina za pomocą frangów, to zróbcie to jak najszybciej. To jest totalnie OP. I po prostu, no nie wiem, co mam wam powiedzieć jeszcze, zróbcie to po prostu, jeśli możecie, bo to naprawdę warto. Właśnie, w momencie nagrywania tego odcinka niedawno skończył się kwietniowy event Bingo i przyznam szczerze, że brałem w nim udział, to muszę przyznać. I przypadkiem udało mi się skończyć całe Bingo. Więc troszeczkę tutaj nagród pozdobywałem i przyznam wam szczerze, posiadam w tym momencie 104 bingo pointy i posiadam bingo rank 2. Na ten moment nie zamierzam jeszcze kupować sobie bingo talizmana, ale przyznam szczerze, że jestem dość ciekaw, jak to bingo się dalej potoczy, zwłaszcza ze względu na to, jak wyglądają w tym momencie zmiany na bingo i jak ten event się rozwija. I po prostu jestem ciekaw, jak to wygląda z waszej strony. Czy chcielibyście zobaczyć jakiś taki odcinek konkretniejszy, taki bardziej skupiający się na bingo? Nie wiem, możecie o tym napisać i dać mi tutaj znać. No to zobaczymy, jeżeli jesteście zainteresowani, to zrobimy taki odcinek kiedyś tam w przyszłości typowo o bingo. Jeśli spieszycie się już z pisaniem dla mnie tutaj komentarza pod kątem bingo, to możecie mi jeszcze napisać, bo przyznam szczerze, że posiadam tutaj sporo minionów na wyspie, ale okazuje się, że duża część z tych minionów tak naprawdę
jest po to, żeby była, po to, żeby nie było wolnych slotów. I wiele minionów, które posiadam, one tak naprawdę nie są mi w zupełności potrzebne, więc z tego co wyliczyłem, od 5 do 10 minionów mógłbym bez problemu wymienić, może nawet do 15. I wydaje mi się, że wciąż nic złego by się wtedy nie stało. W niektórych minionach naprawdę zalegają spore ilości surowców, których po prostu nie potrzebuję, więc jeżeli macie jakiś pomysł, jakie miniony mogę postawić na wyspie i macie jakieś takie pomysły, dlaczego, to możecie napisać, co i dlaczego powinienem postawić na wyspie. No jeżeli wasze pomysły będą fajne i trafne, to te miniony pozamieniam i to dzięki wam. Także w kontekście F6 udało nam się zdobyć już większość tych najbardziej podstawowych rzeczy. Udało mi się zdobyć tutaj Golden Seidan Heada w ogóle, bo jeśli chodzi o F6, to tych ranów poszło już całkiem sporo i możecie to zobaczyć. Zrobiłem tych ranów już 116 aż, co w sumie jest moim zdaniem całkiem sporym wynikiem. Patrząc na to, że z ciekawych dropów udało mi się zdobyć jedynie właśnie Necromancer Lord, Budki, Leggingsy. No poza tym zdobyliśmy trochę książek Swarm, które wciąż gdzieś tam zbieram w międzyczasie i są naprawdę fajne, zresztą gdzieś tam jeszcze w przyszłości je zastosujemy. Ale tak, na F6 są jeszcze trzy rzeczy, które chciałbym zdobyć. I teraz tak, jest to Necromancer Sword, przede wszystkim to jest ten item, na którym mi zależy. On jest moim zdaniem taki dość potrzebny po prostu do robienia Enderman Slayera i gdzieś tam indziej pewnie też się przyda. Dalej jest Precursor Eye, który byłby spoko do pewnie farmienia zelotów. I Giant Sword, który wszyscy mówią, że to jest po prostu najlepszy miecz i w ogóle, więc pewnie jest bardzo dobry, ale ja tego nie wiem i nigdy go nie próbowałem. Więc z F6 zostało jeszcze trochę rzeczy, ale te rzeczy będę gdzieś tam próbował zdobyć w przyszłości, w międzyczasie. Nie będę już jakoś o nie teraz przynajmniej walczył, więc teraz skupimy się już na F7. I w kolejnym odcinku zawalczymy już z Necronem, Maxorem, Stormem oraz Goldorem. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zobaczymy się już za tydzień w tej epickiej walce. Jeżeli odcinek wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Oczywiście zapraszam was jeszcze na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. No i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku za tydzień. Do zobaczonka i cześć, cześć!